Tlenek węgla znowu daje o sobie znać. Tym razem jego ofiarą padła 10-latka z Zabrza, która zasłabła podczas wieczornej kąpieli. Rodzice prowadzili reanimację, zanim na miejsce dotarły służby. Próba ratowania dziewczynki trwała godzinę. Niestety dziecko zmarło. Magda Sincewicz. Jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Gdy dotrze do układu oddechowego, blokuje dopływ tlenu do organizmu. Pierwszymi oznakami zatrucia czadem są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Przy dużych stężeniach gazu może dojść do nieodwracalnych uszkodzeń układu nerwowego, zawału czy nawet śmierci. Tak jak w przypadku 10-latki z Zabrza, która zasłabła w łazience w czwartek około godziny 22. W łazience znaleźli ją rodzice, którzy rozpoczęli reanimację. Nasi strażacy wspólnie z pogotowiem przejęli dziewczynkę i rozpoczęli tą reanimację. Reanimacja trwała ponad godzinę. Niestety nie udało się odzyskać czynności życiowych tej dziewczynki. Prawdopodobną przyczyną mogło dojść do uwolnienia się tlenku węgla w łazience. Nasi strażacy zrobili pomiary tego stężenia. Było już niewielkie, ponieważ całe mieszkanie było wietrzone przed naszym przybyciem. To siódma ofiara tlenku węgla w województwie śląskim w tym sezonie grzewczym. Głównym powodem zatruć są niesprawne urządzenia grzewcze i nieszczelność przewodów kominowych. Trzeba też pamiętać, żeby nie zaklejać kratek wentylacyjnych. Dobrze jest również kupić czujnik tlenku węgla.